Mówię to z przykrością i z takim żalem w głosie, bo niestety nie wykorzystujemy internetu. Dostępność do internetu jest bardzo mała. To wynika z wielu bardzo ważnych powodów, ale jednak jesteśmy gdzieś w tyle Europy i to boli. To boli, że państwo, które jest bardzo, czy społeczeństwo, które jest bardzo mobilne, które jest takie odwrócone twarzą do nowoczesności, jednak z tym problemem sobie nie radzi. Ale tych problemów jest wiele. Dostępność do internetu. Internet jest bardzo drogi w Polsce, nie buduje się sieci, nie kładzie się światłowodów. To mam zawsze takie porównanie, że politycy bardzo chętnie przecinają nawet bardzo krótki odcinek drogi, choćby 2 kilometry, a nie potrafią otworzyć dużej inwestycji, gdzie kładzie się światłowód. Więc to pokazuje, że też mentalnie musimy się zmienić. A po drugie, jest bardzo mało jeszcze usług w internecie. Nie ma bibliotek, nie ma usług takich publicznych, które mogą być dostępne. I to też powoduje taki brak motywacji do tego, aby być w sieci, aby używać internetu.